Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Troll. I dzisiaj będziemy sobie grać moją nową postacią, nową klasą, znaczy się. Jest to klasa, żebym znowu nie skopał tej nazwy, Dracolite. I tak w ogóle to dodali Ice Sage'a? Co to jest? Oho, okej, dobra, nowa jest postać. W każdym razie, dziś jak teraz włączyłem grę, był update, w którym tu troszeczkę, nawet sporo dodano. I nie mam pojęcia, co tam dodano, bo za bardzo tego nie czytałem, ale zobaczyłem, że jest tego sporo. Jak zobaczyłem też jeszcze, że jest jakieś są słowa, coś, że naprawiono bugi, to od razu się ucieszyłem i włączyłem grę. Dobra. Dobra. W każdym razie pójdę sobie teraz, zrobię tego questa. Ktoś tutaj zbiera te, ja sobie questa machnę. Tylko żebym wyszedł ten, co trzeba. No i ta postać już troszeczkę, jak widać, mam ją wyekspioną. Oczywiście się zaczynało od... oh fuck. Ale widzę, że dalej się jakoś przenika, tak śmiesznie. Ufa, co to jest za gówno małe? Aha, ja nawet podków nie mam. No dobra. Dobra, co się ze mną dzieje? Więc troszeczkę tu pozmieniali, albo się coś... To inaczej zrespiło. No zobaczymy. W każdym razie ja wskakuję na moją formę smoczka, to jest ultimate mój. I nic, no, mam większą odporność na obrażenia i w ogóle. Okej, to kłeścik zrobiony. Co tu wypadło ciekawego? No, on z 8 poziomu, to nawet nie będę patrzył na statystyki. No nic, to wychodzimy. W ogóle on widzę jakoś tak nieogarnięty konto. Bo miałem dwie skrzynki. Co to za mobek jest? Dlaczego on wpadł tam typkowi do środka? No nic, w każdym razie chciałbym znaleźć jakąś haciendę. A na razie nic nie widzę. No nic, zrobiłem sobie kilka questów, żeby załadować daily ten bonus kubiców. No i tak mniej więcej będziecie mogli zobaczyć tą rozgrywkę tą klasą. A jest, nie, w sumie jest łatwa to rozgrywka, tym, ale trzeba uważać na to zdrowie, bo jednak nie ma to za bardzo jakiejś takiej obrony, mechanizmów za wiele. W momencie, gdy atakujemy stale lewym, to wtedy ładuje nam się smoczek pod prawym przyciskiem myszy, możemy go wtedy użyć i on sobie pluje takim ogienkiem, takiego firebola małego puszcza, który zadaje nawet spore obrażenia. I ogólnie to zionięcie się nie kończy, zadaje stałe obrażenia na sekundę ileś. To się źle skończy, idę z 3 podkami na questa. Co to jest jakiś... Nie wiem, co oni tu pododawali. W ogóle tak otwierdzę, pierwszy raz widzę. Nawet nie wiem, jak to się do niej zabrać. Jest jakieś wejście, czy trzeba się wbić przez ścianę? Póki co żadnego nie widzę. Chyba, że te lampki śmieszne. No tak, to te lampki. Okej, no dobra. Zobaczmy. Będę szedł bez... smoczka. A czy bez tego. Bez konika, bo... on troszeczkę tutaj... za szybko idzie i można się wywalić tam, gdzie nie trzeba. Ogólnie jak już się ma 13 poziom i jest się number 1, to dość szybko się to rozwala wszystko. Okej, co to jest, boss? Nie. To jakiś taki gnoje. W ogóle widzę, jakieś tu roślinki pododawali na masowo. Okej, to się w miarę szybko zabija. To takie stworki. Co nie oznacza, że nie da się zginąć. Szczerze, nigdy nie ma się za bardzo podków. Okej, wyjdę na górę, może tu być jakiś ten bosik. Gdzieś on w końcu musi być. Okej, on tam jest. No nic. Chciałem go szybciej zabić, ale ten mi wyskoczył, no to głupio wyskoczniej. Mam iść do góry? No, ale chyba teleportem.
Zaraz się okaże. Tak. No i dobra, jestem przy bossie. No to kuleczki ładuję z spod jedynki. Kuleczki się rozwala ten. Ogrzewając je. Czyli zadając im obrażenia tak jakby. One wybuchają, zadają jakieś tam obszarowe obrażenia. No i tak to mniej więcej wygląda. Co tu wypadło ciekawego? Znowu jakiś staw słaby. Wypadają mi stawy pomarańczowe. W momencie, gdy ja mam już jakiś biały, z białą nazwą, jeszcze ulepszony przeze mnie. Ale resztę widzę mam od poziomu 8, tutaj hat i face, więc nie jest nam tak bogato. Kostium mam jakiś. 12 mastery rank, to mi akurat ładnie podskoczyło, bo ring crafting i gardening sobie podbiłem do góry. Także pod tym względem spoko. Dlaczego nie mam żółtego portalu? A tam jest. Ojej, jak go wywaliło. Widzę, że jeszcze niedopracowane to są te nowe lokacje. No nic, to teraz to już muszę naprawdę znaleźć tą chatkę, ale wydobędę sobie jeszcze surowce. Shape Stone'u. Shape Stone to jest w sumie najważniejszy taki surowiec. Na nim bazuje prawie wszystko. Szczególnie craftingi. Czy coś tu będzie jeszcze ciekawego? Tego nie chcę mi się wydobywać. Mam tego prawie 1000 przy sobie. A nie używam tego póki co. Co tu ciekawego jeszcze jest? Na tym biomie. Jest jakieś potworki losowe. W ogóle za mastery ktoś tam poziom. Dostałem tego małego gówniarza, co mi tutaj biega z wąsem. I on mi dodaje plus 7 do super Stition, ale nie mam pojęcia co to daje. Tak naprawdę jest gdzieś coś napisane, że no, że można coś zrobić. Ale o co chodzi, to nie wiadomo. Na wiki też nie znalazłem żadnych informacji. O, w dupę. Ale mnie tutaj docisnęli. No to teraz to już naprawdę muszę gdzieś się zmyć. Jeszcze sobie wydobędę. To jak się szuka, to się tego nie znajduje tak dużo. A to się zawsze przydaje. Na jeden pierścionek trzeba tego 25. Z czego jeden pierścionek to się tylko do skillowania używa. Czy są tu jakieś chaty? Zawsze gdzieś na jakichś tych biomach są takie porozrzucane, pojedyncze, losowe. A tutaj coś nie mogę znaleźć. Chyba, żeby od razu pójść na questa z tą jedną. Mógłbym zaryzykować. O, jak miło. 15 shapestone'u. Ogólnie jak wydobywamy jakiś kamień, to mamy taką szansę, że właśnie nam się takie skrzyneczki wykopią. Wow, 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 wow. Dobra, łatwo poszło. A z tych skrzyneczek wypadają tam jakieś losowe przedmioty. Znaczy losowe, jest tam pewna lista, właśnie jest 15 shapestone'u, tych ore, coś tam jest 10, diament. Shadow Diamond chyba jeszcze. I nie jestem pewien. Można chyba też monta wylocić. Znaczy nie monta, tylko tego peta małego, takiego górnika, który tam dodaje nam chyba do Laser Mity ileś. A Laser Mity to jest statystyka, dzięki której, która odpowiada za to, jak szybko właśnie tym, jakie mamy obrażenia tym laserem i jak szybko wydobywamy poszczególne rudy. Okej, mam jednego potka. To nie będzie dobre zakończenie. Ale przynajmniej questik jakoś do przodu idzie, pomimo tej małej tego nieprzygotowania. Co tu mam? Jakąś kopalnię. Do kopalni bym sobie chętnie zaglądnął, ale może nie na odcinku, bo to będzie zbyt nudne. Oho, widać, jeszcze się troszeczkę w mapę wpada. Ale to już tak jest lepiej niż było. Co ma takie fioletowe łapki? Widzę fioletowe coś, to już od razu myślę Shapestone. Ale z potworków niestety to jeszcze nie wypada. Może kiedyś będzie. O, jest chata. W takim do dupy miejscu, ale miejsce nie jest ważne. Mam tu coś zasadzone? Mam. Urosło to?
Tak, urosło. No to tutaj miałem zasadzony gnój, żeby był bardziej bogaty, było trzeba go zasadzić i on się tam wtedy wzbogaca. A tutaj mam. Tutaj mam zasadzone Steadfeet. Są to takie kuleczki. Na polskie nie wiem, co to jest. Także nazwę to po prostu kuleczkami, które potrzebne są nam do zrobienia monta. Ta ilość, jaka jest do tego potrzebna, jest dość spora. Coś tu doszło? Chyba doszło. A nie, nie wiem. Dawno tu nie zaglądałem, więc nawet nie wiem. Aber 5. No weiß. Ok, w każdym bądź razie, gdzie są te monty? Tu są monty. To jest taki pierwszy mont. I do niego trzeba 400 tych kuleczek. Z czego mam ich chyba na razie około 50. Najgorsze będzie do zebrania Robotic Salvage. Bo to wypada tak rzadko, ale wypada z potworów umiejscowionych na biomach neonowych. Później, żeby z tego monta robimy lepszego monta jakiegoś. Z tego jeszcze. Albo tego trzeba znaleźć chyba. I dopiero można później jakoś zrobić. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, jeszcze się nie wgłębiałem. O, tu jest w sumie łatwe do zrobienia. Mushroom Chunk 500. Co to jest? A nie, to jest taka głupia gąbka, na której się podskakuje. Wolałbym jakiegoś już robotka. Czy cokolwiek. Czy to może się na tym lata? Tak lewituje. Albo skali by było też fajne. Ale tutaj materiały akurat nie są takie łatwe do zdobycia. Blazed Bone. To jest. Wypada z tych na. Chyba na lawie. I można to też tam znaleźć, ale no 500 to jest 500 jednak. Chwilę się to by zbierało. Somber Soul to też jest bardzo rzadki przedmiot. Z czego dokładnie wypada, to nie pamiętam, ale mam go 11 od początku gry. Dobra. Bogate gówno już sobie schowam tutaj do skrzynki. Będę mógł chyba zaraz coś z niego ciekawego zrobić. A zaraz się okaże, co będę mógł. Czy coś tu jest w ogóle wartego uwagi? Tak, myślałem, nie. No to wszystko do destruktora. Chciałbym jeszcze dobić tak z dwa poziomy, bym sobie poszedł na Aber 2. Tam są już troszeczkę lepsze przedmioty, wypadają. No, jak widać, ring crafting już mam na dość wysokim poziomie. Dlatego też zbieram te shapestone'y, żeby móc sobie to rozwijać. Teraz to chyba będę musiał. Co mi tu brakuje? Fluxów mi brakuje. Ojejku, jak ja mam mało fluxu. Chyba nie wystarczy. No, zgadza się. 35 trzeba. A do tego trzeba 2 diamenty, ale bieda, to nic nie ruszam. Później ani tyle nie tknę już. No nic, jakoś to trzeba przeboleć. Do Shadow Key'a części się na drugi zbierają. Jeszcze pierwszego nie użyłem, bo nie miałem okazji. Odkąd tam na filmiku, czy tam przed filmikiem, już nie pamiętam, jak to dokładnie było. Zobacz, znalazłem właśnie ten przedmiot. No to później już jakoś nie znalazłem tego portalu. Na ten klucz otwieranego. O, to Formicite Ore. Mam już dużo więcej. Dlaczego ja mam tu portal wrzucony? Mi zajmuje miejsce niepotrzebnie. No nic, weźmy sobie tego gówna z 20. Co ja to zrobiłem mądrego? Mniejsza z tym i weźmy kwiatki. Zrobimy sobie właśnie te steed feedy. Ale 330 mushroom chunków mam. A do tego, do tej gąbki śmiesznej. Aha, to było tutaj. Crafting bench mounts. Do tego trzeba 500. No to jeszcze troszeczkę. Stike i her. Tego już mam wystarczającą ilość. Tylko jeszcze tego, te jakieś kuleczki kolorowe dosadzić i będzie ok. Ile tego mogę zrobić? 30 wyjdzie. No to i tak fajna ilość. Przy okazji mi się tutaj zwiększy skill. Cupcake seed. O, tu też można sadzić fajnie. To w ogóle później chyba już można wszystko, co się znajduje, ten sadzić. Sunflower? Sunlight. Ha, już myślałem, że można to sadzić, co jest potrzebne, i by takie było perpetuum mobile. Ale jednak nie. Nie ma tak dobrze. Niestety. Chociaż może jakoś później coś tam można ciekawego dorabiać.
Fajnie jakby się to takie z robotów, to co trzeba tam do tego robotycznego monta. Okej, to może sobie teraz posadźmy te bombeczki. Śmieszne. No, taka metoda ostatnio wpadła mi do głowy. Szybciej idzie, tylko że brzydko się sadzi. Okej. To zaraz naprawimy. Ósemeczka i tu wypełniamy dziurki. To nie miało być tak. Aha, jeszcze klocka sobie uszkodziłem. Okej. No, i jest ładnie tu posadzone. Teraz tylko czekać, aż urośnie. Posadziłem tego 30. Tutaj mam ile tego? 40, no to będę miał 70. To jeszcze troszeczkę będzie trzeba uzbierać. No nic, ale póki co to by było w tym odcinku na tyle. Był taki już taki drobniejszy odcinek. I komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnych. I postanowiłem jeszcze dograć taki kawałeczek, bo zobaczyłem coś, jakiś nowy typ przedmiotu. Jest to taki prezent. Snowfest Master Box. Open for random Snowfest item. Contains the rare snug snowman mount and Leiden's legged mug rider. Czyli coś ciekawego to kryje. Możemy to otworzyć na dwa sposoby. Używając złotego klucza, o którym nie mam pojęcia i nie wiem, o co z nim chodzi. Także pewnie zaryzykuję otworzyć bez niego, lub otwierając normalnie. Zobaczmy, co z tego wypadnie. Nice, come on snowball. Co to jest? Born to fly into people face. Super! To jest chyba jakiś event taki zimowy. No i przedmiot, który otrzymałem, jakoś nie za bardzo mnie usatysfakcjonował. Mogę sobie komuś w mordę rzucić śnieżko. Super, nie! Myślałem, że tam jakieś monty. Myślę, co? Wow, co to będzie? No ty, śnieżka. Wow. Okej, to by było na tyle z tego dogrania.